końca tygodnia będziemy cieszyć się dość przyjemną, słoneczną pogodą. Od jutra będzie trochę chłodniej, miejscami może przelotnie popadać, ale większa część dnia przyniesie słońce. Weronika Wigus, dzień dobry Państwu. Polska znalazła się w zasięgu płytkiego niżu znad pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego. Jutro płytki niż już odsunie się w rejon Rumunii i zaniknie, a od zachodu umacniać będzie się obszar podwyższonego ciśnienia pod naporem rozbudowującego się wyżu atlantyckiego. Noc na Pomorzu. Pochmurna z lokalnymi opadami deszczu, głównie padać będzie na zachodzie oraz w centrum regionu, na termometrach od 10 do maksymalnie 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowane, ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali i zacznie wolno rosnąć. Jutro początek dnia z dużym zachmurzeniem, ale w ciągu dnia niebo będzie się wypogadzać. Po południu na południowym wschodzie regionu może przelotnie popadać. Temperatura zróżnicowana, na północy zdecydowanie chłodniej, bo od 12 do 13 stopni, w Trójmieście, w Kościerzynie i w Kwidzynie od 18 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali i będzie się wahać. Na Bałtyku w nocy wiać będzie z kierunków wschodnich, maksymalna siła wiatru to 5 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiać będzie ze zmiennych kierunków, siła wiatru od 2 do 4 stopni w skali Beauforta, stan morza 2. Dziękuję Państwu za spotkanie, życzę dobrego, pięknego wieczoru, do zobaczenia.